Niech będzie pochwalony Chrystus. Witam serdecznie Was wszystkich i bardzo serdecznie dzięki za zaproszenie mnie jako przedstawiciela Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Powiem szczerze, że po wysłuchaniu tych dwóch moich przedmówców, bardzo, bardzo szczegółowych prób przedstawienia zasad tworzenia mediów publicznych, na pewno już niewiele obszarów zostało do dotknięcia i przeniknięcia intelektem czy myślą, żeby jakieś wielkie, kolejne, bardzo istotne sugestie przedstawiać. Niemniej jednak chcę się skupić na co najmniej dwóch takich już bardziej konkretnych wątkach, które być może będą też przydatne i ważne do naszej dalszej wspólnej dyskusji, gdy chodzi o właśnie uzdrawianie czy doskonalenie mediów publicznych. Proszę Państwa, przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że no po pierwsze nie jestem takim typowym związanym z mediami pracownikiem, bo jestem kapłanem, a z drugiej strony taka główna rysa moich zajęć to filozofia, którą wykładam i to wszystko, co łączy się ogólnie mówiąc z formacją człowieka, ponieważ jak wiemy filozofia jest umiłowaniem mądrości, a mądrość rozumiana w sposób szczególny dotyczy tej najgłębszej wiedzy. Oczywiście każdy dziennikarz by zaraz powiedział, że ona powinna być fundamentem i tym głównym filarem czy skałą, na której opierają się inne, może mniej dogłębne poziomy wiedzy, które nas powinny jednoczyć, scalać czy doskonalić. Media publiczne na pewno są najdoskonalszym chyba dzisiaj w świecie narzędziem do tego, co dotyczy nas wszystkich, do jednoczenia nas, do przekazywania bardzo istotnych treści w wymiarze lokalnym, rodzinnym, narodowym czy globalnym. Stąd też bardzo wielu ludzi ma świadomość tego, co dzięki mediom można osiągnąć, jeśli stery tych mediów są w ich rękach. Więc chciałbym przytoczyć tutaj na początku kilka takich ważnych w historii wydarzeń, które sprawiły ogromnie wiele, dlatego że dane media znalazły się w rękach takich czy innych osób. I intencja pokazania tego tkwi w tym, byśmy uświadomili sobie jeszcze głębiej, dlaczego warto walczyć o media. Mówię to między innymi z tego punktu, jako kapłan, że często mam wrażenie, że nawet wśród nas, ludzi Kościoła, nie jest aż tak mocne zakorzenienie w mediach, by zdać sobie sprawę, że to, co mówi kapłan w kościele czy na ambonie, może nieraz całkowicie zderzać się z przeciwnym prądem tego, co słyszą ludzie w telewizji, czy w radio, czy w internecie. I w związku z tym dochodzi do takich całkowitych turbulencji, zamieszania różnych wartości i wielu ludzi całkowicie może być zagubionych. Kogo słuchać? Kto ma większą rację? Kto mi da więcej? To w jaki sposób zbuduje silniejszą strukturę, w której się będę mógł odnaleźć. Nawet, tak mówiąc prozaicznie, chodząc po kolędzie, rozmawiając z wieloma ludźmi, widać dzisiaj, jak ogromne jest zagubienie ludzi, bo nie wiedzą właściwie, w którą stronę się przechylić. Czy tę stronę poprzedniego systemu, czy tę obecnie tworzącego się, czy coś związanego z Kościołem, czy jeszcze jakieś inne, kolejne propozycje. Więc wśród tych wielu propozycji, jakie dzisiaj się tworzą, wielu ludzi po prostu jakby się wyłącza, bo nie zna do końca tego, co może być najlepsze dla mnie w danej chwili. Z tego, co mówię, wyłania się zasada, którą kiedyś jeden z naukowców amerykańskich wyraził, a która mówi, że człowiek, który nie wie, skąd pochodzi i nie wie, dokąd zmierza, jest idealnym materiałem do manipulacji. Można go niejako wziąć za rękę, zaprowadzić do wolne miejsce i on cały czas właściwie nie wie, co zyskał, a co stracił. Żeby było inaczej, musi mieć silny, solidny fundament swojej identyczności. Przekonania o tym, kim jest, dlaczego takim jest i co tak naprawdę chce osiągnąć. I te wielkie prawdy oczywiście znajdujemy i w filozofii, czy religii, czy wielkich innych naukach humanistycznych, które nas naprowadzają na te wielkie tory
identyfikujące nas z wielkimi perspektywami czy planami. I myślę, że ten właśnie wątek formacyjny jest tutaj ogromnie ważny także w Polsce. Jak wiecie z pewnością, gdy chodzi o formację filozoficzną, została ona praktycznie globalnie od okresu pozytywizmu przekreślona i w bardzo wielu, właściwie w większości uczelni uczy się dzisiaj już nie klasycznej filozofii, ale opartej właśnie na tym, co zmienne, związane z modą czy danymi potrzebami chwili. Więc przytoczę teraz kilka tych detali, które pokazują, jak ogromnie ważną rzeczą może być fakt posiadania mediów przez daną grupę społeczną. Powstający ród Rothschildów w Niemczech, gdy wszedł w tworzenie swoich struktur, wszedł jednocześnie w posiadanie własnej, najszybszej na świecie poczty mającej immunitet dyplomatyczny. To już wtedy było jasne, że gdy chce ktoś tworzyć strukturę silną, opartą na silnym fundamencie, musi mieć swoje media. Musi przemawiać do swoich ludzi swoim językiem w sposób dyskretny, jednoznaczny i niezwiązany z jakimś wpływem zewnętrznym. Drugi przykład, związany także z tym rodem, nie przytaczam go nieprzypadkowo, bo ci, którzy się interesują, wiedzą, że jest to jeden z najbardziej wpływowych rodów świata i pod względem politycznym i bankowym, ale także pod względem no właśnie wpływów, gdy chodzi o emisję pieniądza. W 1809 roku Nathan Rothschild wypowiada znane po dziś dzień przełomowe zdanie: pozwólcie mi emitować pieniądze, a ominę wszelkie prawo. W 1815 roku osiąga swój cel po udanych manipulacjach i tutaj ważne, finansowo-medialnych. Ta druga część wyrażenia, finansowo-medialnych, powiązanych z wojną francusko-angielską zakończoną klęską Napoleona pod Waterloo. Właśnie zmanipulowane media w Anglii tak przedstawiały rezultaty tej bitwy, że w pierwszej części Anglia miała przegrywać. To zaowocowało ogromnym skokiem w dół cen na giełdach, ceny fabryk i tak dalej. W tym okresie właśnie Rothschild ich kilka sobie kupił. Później okazało się, że jednak to było kłamstwo medialne. Pokazano prawdę, czyli to, że armia brytyjska wygrała wojnę z Napoleonem i w związku z tym ceny na nowo poszły w górę. On już wtedy stał się właścicielem wielu podmiotów i oczywiście później dzięki tym manipulacjom stał się tak silny, że przejął możliwość emisji pieniądza Wielkiej Brytanii. Mógł dzięki temu następnie stwierdzić: nie przejmuję się tym, jaka marionetka zasiada na tronie imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce. Człowiek, który kontroluje emisję pieniądza w tym kraju, kontroluje całe imperium, a tym człowiekiem ja jestem. Moi drodzy, ta potęga, która w nim nagle się pojawiła, była między innymi dzięki temu, że w jakiś sposób wykorzystał do tego media. W grudniu 1913 roku w Stanach Zjednoczonych, dokładnie w Wigilię Bożego Narodzenia, dochodzi do utworzenia prywatnego banku USA o nazwie Federal Reserve, za którym stały takie rodziny i po dziś dzień stoją jak Warburgowie, Rothschildowie czy Rockefellerowie. I oni właśnie po przejęciu tego banku zadbali solidnie, aby media amerykańskie odpowiednio owiały tajemnicą tę sprawę. Moi drodzy, ta sprawa jest do tego stopnia owiana, że po dziś dzień wielu osób nie wie, jak tak naprawdę jest, gdy chodzi o kwestię emisji pieniądza w Stanach Zjednoczonych. Ale publicznie wiadomo i w internecie można się dowiedzieć, że oficjalny dług Stanów Zjednoczonych obecnie wynosi ponad 18 bilionów dolarów. Związany właśnie z tą zaciskającą pętlą szyję ekonomii amerykańską poprzez to, że właśnie emisja dolara jest związana z opłatami, które rząd amerykański jest dłużny właśnie Federal Reserve. Kolejny przykład, rewolucja październikowa w Rosji.
ogromnie ważne wydarzenie w skali historii całej naszej Europy, a jednocześnie początek ogromnego cierpienia opłacanego przez banki zachodnie, wiadomo jakiego pochodzenia. Gdy chodzi o rewolucję październikową i dalsze jej skutki, to miliony zabitych czy deportowanych ludzi. Jednakże dzięki pośpiechu rozwijanym mediom w Rosji, najwięksi zbrodniarze tego narodu, jak Stalin, Lenin czy wielu innych, po dziś dzień uważani są przez wielu za wielkich, nieśmiertelnych bohaterów narodowych. Okazało się, że nie ma granic manipulacji w manipulacjach medialnych i najbardziej świętego można sprowadzić na najniższe poziomy i najbardziej zbrodniczego człowieka wynieść do grona największych bohaterów. W 1932 roku bolszewicy żydowscy, tacy jak Lazar Kaganowicz, Genrich Jagoda czy Nikolaj Jeschow, dowodzili planem zagłodzenia na śmierć około 7 milionów Ukraińców. Niestety, wielu Polaków i wielu Europejczyków na skutek blokady medialnej po dziś dzień nie wie o tym zbrodniczym czynie. Pewnego razu miałem okazję rozmawiać z księdzem z Ukrainy, by mi powiedział, co się tak naprawdę stało, gdy chodzi o ten szokujący czyn. W sposób nieludzki zagłodzono około 7 milionów ludzi. I wyobraźcie sobie, że człowiek kościoła o wyższym wykształceniu niestety nawet kilku zdań nie był w stanie powiedzieć, co tak naprawdę się stało. Mieszkaniec Ukrainy. Więc blokada medialna może być czasami tak silna, że może zupełnie w innej konwencji czy w innej skali wartości tworzyć mentalność ludzi i widać to w wielu przypadkach, że działa to szczególnie skutecznie. Kolejny ważny przykład to zamachy w 2001 roku na World Trade Center. Ci, którzy interesują się prawdą dotyczącą genezy tych zamachów, widzą, w jak szczególnie perfekcyjny sposób działało ogólno wręcz światowe lobby medialne, które przedstawiło takie, a nie inne racje dotyczące tych właśnie zamachów. Niemniej jednak pojawiły się niewielkie media, które pokazały zupełnie inną prawdę, opartą na zupełnie innych faktach. Ci, którzy oglądali w internecie film Niewygodne fakty, po angielsku Loose Change, film nakręcony przez kilku studentów w małym studio w Nowym Jorku, i film ten został obejrzany przez setki milionów ludzi, pokazują, jak media, te ogólne, publiczne, zakpiły sobie praktycznie za wszystkich. Jak łatwo można było wykazać manipulacje tym wszystkim, co działo się w Nowym Jorku i w jak łatwy sposób wielu dziennikarzy po prostu kłamało. Moi drodzy, widać na przykład w internecie taki prosty detal, gdy chodzi o zburzenie wieży numer 7. Okazało się, że wielu mediów miało o wiele wcześniej już przygotowaną interpretację tego, co z nią się będzie działo i właśnie była informacja podawana w Stanach Zjednoczonych o tym, że wieża ta już jest zburzona, gdy tymczasem 20 minut po tej informacji została dopiero zburzona. Dziennikarka dziwnie zaskoczona, patrząc na ekran, wielki ekran w swoim studio, że wieża jeszcze stoi, a ona już ją określiła jako zburzona, nagle zaczęła się czerwienić i wykręcać wątek treściowy w zupełnie innych kierunkach. Więc tego typu przypadków moglibyśmy przytaczać, gdy chodzi o wydarzenia w Nowym Jorku, bardzo wiele. Na skutek stronniczych i niegłoszących prawdę mediów stają się możliwe praktyki niesprawiedliwe, szkodliwe, a nawet niebezpieczne, takie jak inwigilowanie i podsłuch rozmów telefonicznych. Wiemy o tym, że w Polsce już miliony ludzi są podsłuchiwanych czy inwigilowanych i jakoś dziwnie nie możemy temu zaradzić. Kontrola internetowa. Wiemy, jakie są tworzone programy, choćby nawet w Windowsie 10 i tak dalej, gdy chodzi o sprawdzanie tego, co dana osoba robi w swoim komputerze.
aż jest to nieprawdopodobne, że tego typu informacje mogą być komuś przydatne i że tak wielkie pieniądze są inwestowane na to, żeby tak wielką liczbę osób inwigilować czy po prostu szpiegować. Inna rzecz, chipowanie ludzi. Jest już praktykowane i media o tym ciągle bardzo mało mówią. A z drugiej strony jest pewna grupa osób, która już mówi prawie że oficjalnie, że rzeczywiście mają takie środki i takie cele, by kontrolować praktycznie większością ludzi w świecie. Poprzez wszczepywanie chipów, co w jaki sposób spełnia się, gdy chodzi o pewne proroctwo zawarte w Apokalipsie świętego Jana, mówiące o tym, że właśnie tego typu rzeczy mogą kiedyś być praktykowane. Następnie kontrola wydawanych pieniędzy. Są już państwa, jak na przykład Belgia, gdy chodzi o Europę, gdzie znikają pieniądze realne, pojawiają się tylko karty bankowe, dzięki czemu można perfekcyjnie każdy ruch, gdy chodzi o zakup czegokolwiek, kontrolować. Znowu pytanie, komu jest to potrzebne, jakim prawem to czyni i do czego to ma służyć. Następnie rzecz ogromnie ważna, powierzanie emisji pieniędzy prywatnym podmiotom. Co właśnie sprawia, że wytwarzają się klany międzynarodowe operujące sumami praktycznie nieograniczonymi. Podeprę się tutaj choćby wypowiedzią samego prezydenta Francji Sarkoziego, który kiedyś w Grenoble jeszcze jako prezydent miał śmiałość powiedzieć, że struktury globalne są dzisiaj nieograniczone finansowo i nie ma w świecie takiej siły, która mogłaby im się sprzeciwić. Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby media globalne były bardziej dociekliwe w tego typu różnego rodzaju poczynania. Moi drodzy, warto również wiedzieć o tym, że te właśnie podmioty, o których wspomniałem, mają możliwość określenia ilości czy wartości pieniądza, który krąży w danym państwie, a w związku z tym definiowaniem jego kondycji ekonomicznej. Sterowanie ludzkim zdrowiem, sprawnością myślenia poprzez dodawanie do żywności różnych szkodliwych substancji chemicznych, choćby zalegalizowanych w najbardziej znanym kodeksie norm żywieniowych w świecie, kodeks alimentarius, jest również swoistym skandalem i wyzwaniem dla dziennikarzy, by tego typu rzeczy nagłaśniać i krytykować. Osłabianie programowe płodności, choćby na przykład ograniczanie ilości plemników w przypadku mężczyzn, a promowanie aborcji czy in vitro. A więc dwa jakby sprzeczne z sobą nurty, które mają ostatecznie prowadzić do osłabienia kondycji danego państwa, zwłaszcza w wymiarze właśnie rozrodczości. Wytworzenie ogromnego rozdziału, rozłamu pomiędzy garstką ludzi najbogatszych, a miliardami ludzi biednych czy bardzo biednych, to kolejne wyzwanie dla dziennikarzy, by mówić o podstawach sprawiedliwości, o nowych zasadach podziału bogactw w świecie, które mogą sprawić właśnie to, o czym mówimy, próbę tworzenia nowych, według nowych zasad mediów publicznych. Już nie mówię tu tylko w obszarze Polski, ale także Europy, czy wręcz całego świata. W tym kontekście należałoby też dodać, że nasze media publiczne powinny być o wiele bardziej otwarte na wszystkie rejony świata, choćby Afryki, Ameryki Południowej czy Azji, a nie tylko na naszą tutaj, że tak powiem, przestrzeń polską czy niektórych państw europejskich. Więc dywersyfikacja obszarów, w których media się poruszają, gdy chodzi o ważność danych informacji czy problemów, na pewno byłaby też czynnikiem powiększającym atrakcyjność czy wartość danych mediów. Moi drodzy, chciałbym jeszcze powiedzieć też to, że gdy chodzi o media, ogromnie, jakby powiedzieć, wielkie zaniedbanie współczesnych mediów, to przejawia się także w tym, że prowadzone są obecnie wojny, które tak naprawdę media do końca nie analizują. Wystarczy wejść do internetu i wysłuchać relacji byłego generała amerykańskiego Wesleya Clarka, który jasno pokazuje, jak to się stało, że te zapalone państwa, w których jest wojna, jak właśnie na przykład Liban, czy Syria, czy Irak, czy Afganistan, czy Iran jeszcze nie, ale Libia, dlaczego właśnie tam doszło do wojny.
wyjaśnia to bardzo dobrze i warto, odsyłam do tego typu świadectw czy informacji, dotrzeć i o tym głośno mówić. Następnie nieliczący się z mediami politycy w Polsce byli w stanie sprzedać za bezcen tysiące polskich fabryk, banków, telefony. Ostatecznie zaowocowało tym, że podstawa naszej państwowości została tak potężnie zachwiana, że niektórzy nasi politycy określali, jak wiemy na podstawie afer podsłuchowych, mówiąc, że struktura polskiej państwowości to kupa rozrzuconych kamieni. A na przykład prezydent Izraela Szymon Peres przed kamerami się szczycił: wykupujemy Polskę bez problemów. Dzięki naszym układom, naszej mobilności jesteśmy praktycznie wszędzie. Tego typu nagranie jest również dostępne w internecie. Warto by sprawdzić, czy zastanowić się, czy prezydent Izraela ma rzeczywiście rację, czy nie. Moi drodzy, propozycje konstruktywne, jakby dołączając się tutaj do pana Krzysztofa z Związku Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, pana Krzysztofa Skowrońskiego, gdy chodzi o właśnie to, co powinniśmy robić jak najszybciej, żeby te media publiczne rzeczywiście były jak najlepsze. Więc z mojej strony tu chciałbym zaproponować, no po pierwsze, żeby ożywić aktywność medialną w Polsce Polaków, na pewno musi być większy dostęp do prawdy, poznanie naszej historii, ale właśnie obecność takich przedmiotów, które pogłębiają wiedzę o tym, kim jestem, jako człowiek, jako osoba żyjąca, działająca w społeczeństwie i tak dalej. Więc tego typu formacja jest dzisiaj ogromnie ważna. Nie dalej jak kilka dni temu rozmawiałem z taką już praktycznie absolwentką łódzkiej uczelni, która uczyła się na temat zdrowej żywności i konkluzją tej jej studiów jest praktycznie totalna obojętność na cokolwiek. Chciałem je przekonać, że dzisiaj nie ma się nic zrobić, wszystko jest zatrute, cokolwiek robimy, to i tak sprowadza się do tego samego, czyli tak naprawdę żyjmy sobie spokojnie, cieszmy się, wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. Więc tego typu formacja jest dzisiaj niestety faktem, jako wyraz szczególnej manipulacji niektórych wykładowców, którzy tak mogą tendencyjnie naszych studentów kierować, takie drogi zupełnej postawy pasywnej, czy uśpienia totalnego, gdy chodzi o głębszą analizę tego, co dla nas jest ważne. Promowanie także zasad polityki. Należy oczyścić słowo polityka z tych wszystkich walk, tak jak to kiedyś definiował właśnie Karol Darwin, że rozwój polega na walce wśród zwierząt. Karol Marx to przejął, że jest to walka klas, więc polityka nie jest żadną walką klas, ale wspólnym podawaniem sobie rąk, by szukać tego, co nas jednoczy i wzajemnie ubogaca. Na nowo trzeba wyczyścić słowo polityka i całą strukturę polityczną z tego, co było oparte na kłamstwie, czy większym cwaniactwie, czy przezorności, a powrocie do tego, co faktycznie jest prawdziwym humanizmem i prawdziwą wartością duchową. Potrzeba na nowo promowanie wielkich patriotów, arystokratów życia duchowego i estetycznego. Promocja rodziny, savoir-vivre, prawdziwej elegancji, gdy chodzi o sposób bycia i przy stole, czy w tramwaju, czy po prostu w pracy. Następnie utworzenie wielkiej Międzynarodowej Agencji Informatycznej dla katolików, zwłaszcza myślę o tym, w Europie czy w Polsce. Musimy mieć świadomość, że większość mediów opiera się na kilku wielkich agencjach informacyjnych w świecie i że są one jakby swoistymi naczyniami połączonymi. Umiejętność wprowadzenia dywersyfikacji, gdy chodzi o gradację informacji, ale także dzielenie ich na tych, które dotyczą albo muzułmanów, albo ateistów, albo katolików, na pewno byłoby też swoistym ubogaceniem. Ale także, i tu już ostatni wątek, w którym jesteśmy od pewnego czasu, ja i kilka osób, mocno zaangażowanie, ożywienie więzi z Polonią.
około 20 milionów Polaków jest poza Polską i jest to ogromny kapitał do tego, by nasze 40 niecałe milionów w Polsce mogło jeszcze bardziej się ożywić. Stąd też, jako że reprezentuję USOPAL, a więc Unię Organizacji Polonijnych Ameryki Łacińskiej w Polsce i w pewnym czasie podjęliśmy decyzję z wieloma osobami do tworzenia narzędzi, zwłaszcza medialnych, gdy chodzi o pomoc w zjednoczeniu wszystkich organizacji czy Polaków mieszkających w świecie. W tym właśnie odcinku chciałbym poprosić pana, mojego kolegę Mirka Olszyckiego, który by wam tutaj przedstawił kilka propozycji, gdy chodzi o ten właśnie pomysł ożywienia i poprawienia relacji między wszystkimi Polakami w całym świecie, także Polakami w Polsce. Dziękuję bardzo.